Cześć, dzisiaj pokażę Wam dwa mikrofony firmy Shure z serii Nexadine. Jest to model NXN8C i NXN8S. Dwa mikrofony, jeden jest kardioidalny, drugi jest superkardioidalny. Zapraszam. Firma Shure zrobiła świetną robotę, gdyż jeśli myślimy o mikrofonie, jeśli dzieci miałby narysować mikrofon, bądź jeśli potrzebujemy grafiki mikrofonu, no to SM58, klasyczny tłuczek, to jest właśnie to. O właśnie, tak on wygląda. I to jest mikrofon, który na rynku funkcjonuje jako mikrofon, po prostu, tak jak buty Adidas, nie wiem co jeszcze. Natomiast nowa seria Nexadine posiada dwa przetworniki, w konfrontacji z SM58 wygląda to właśnie tak. Mamy u góry przetwornik, wewnątrz jest drugi przetwornik, a tutaj jest tylko jeden. Trzymając w ręku starego i nowego Shure'a, po pierwsze różnicą jest wygląd na pewno i jestem przekonany, że firma Shure nie zrezygnuje z tych mikrofonów absolutnie. Natomiast nowy Shure również wydaje się być tak samo solidny jak stary klasyk. Bardziej bliżej mu do Sennheisera E945. W zasadzie bardzo podobne mikrofony. Sennheiser jest nawet delikatnie wyższy. W przypadku Shure SM58, Shure SM58 jest po prostu mniejszy o tyle. Różnica tkwi również w główkach mikrofonu. W tej praktycznie możecie mnie zobaczyć. Tutaj już nie. A to oznacza, że tutaj jest więcej gąbki. Tutaj jest siateczka, która no wręcz nawet aparat ustawia ostrość na mnie przez tą siatkę. O właśnie. Jest to bardzo cienkie. Ale co ciekawe, w nowej serii Nexadine mamy mniej popów, pomimo że ten świst powietrza wchodzi w kapsułę, to jest on mniej słyszalny, delikatniejszy. Sceny, głośne sceny, tam gdzie jest dużo instrumentów, tam poradzi sobie bez problemu Nexadine. A Nexadine poradzi sobie i również z wokalistami, którzy trzymają mikrofon daleko, blisko oraz na hip-hopowca. Noemi trzyma mikrofon dość blisko. Posłuchajcie transmisji live z solówką Noemi. W zasadzie to była nasza pierwsza styczność z tym mikrofonem. Twoja łaska nie zawodzi, od zawsze Ty trzymasz mnie w dłoniach swych. Od momentu, gdy się budzę, aż znów położę się, to śpiewać chcę. O, jak dobry jest Bóg. Posłuchajcie, jak brzmi SM58, jak brzmi nowa seria Nexadine i inne mikrofony. Specjalnie wzięliśmy mikrofon do ręki, bo na statywie można symulować pięknie odległość, wszystko fajnie, ale jak wokalista śpiewa różnie, czasami się oddala, czasami przybliża. Właśnie w nowej serii Nexadine ten efekt zbliżeniowy jest zupełnie inny niż w innych mikrofonach, ale co ciekawe, Beta 57 to mikrofon głośniejszy i nieco jaśniejszy. Na razie wszystko słyszycie na sucho, bez żadnej kompresji, bez żadnej ekwalizacji, bez żadnych efektów. Zobaczcie. Wywyższony bądź wśród nas, Adonai Elyon El Shaddai. Wywyższony bądź wśród nas, Adonai Elyon El Shaddai. Wywyższony bądź wśród nas, Adonai Elyon El Shaddai.
wywyższony, bądź wśród nas, Adonai Elion, El Shaddai. Teraz przyciąłem dołu, podniosłem delikatnie górę i w okolicach 500 kilo również obniżyłem o minus 6 decybeli, więc niezbyt dużo. I zrobiłem to na każdym mikrofonie, co pokazuje, że w zasadzie tego typu porównania nie do końca będą miały rację bytu, dlatego że każdy mikrofon jest inny i każdy należałoby zekwalizować zupełnie inaczej. Posłuchajcie. Wywyższony, bądź
Mówię teraz do mikrofonu NXN8S firmy Shure NexaDyne. Raz, dwa, trzy, to mikrofon superkardioid. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zobaczcie, co się będzie działo, kiedy będę mówił do niego z tyłu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy, jeden, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A więc spróbujmy teraz powiedzieć coś z boku. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, to, co się będzie działo z tyłu, jest zapominane przez ten mikrofon, a więc to jest dobre narzędzie do rejestracji właśnie live. I jeśli gracie, za wami są bębny, gracie głośno, no to jak najbardziej Super Cardio będzie dobrym wyborem, ale ten mikrofon nie będzie dobrym wyborem, jeśli chcecie śpiewać w dwie osoby. Jakieś chórki czy coś, raz, dwa, trzy, no może być już różnie. Natomiast model C jak najbardziej do tego się nada. Zobaczcie. Mówię teraz do mikrofonu NXN8C, raz, dwa, trzy, jeden, dwa, próba mojego mikrofonu, mówię z tyłu, raz, dwa, trzy, mówię z boku, jeden, dwa, raz, dwa, trzy, no i właśnie tutaj dzieci na akademiach i nie tylko mogą występować, mogą śpiewać również razem, raz, dwa, trzy, jeden, dwa, raz, dwa, trzy, we dwie osoby mogą sobie spokojnie śpiewać, mogą mówić w ten sposób, 1, 2, raz, 2, 3, tak jak na apelach różnie dzieci mówią, raz, 2, 3, raz, 2, 3, ale wiadomo, że jeśli będziemy mówili do osi mikrofonu, no to wtedy to brzmienie będzie najfajniejsze. 1, 2, raz, 2, 3, tak znosi różne pocierania. Raz, 2, 3. Próba mikrofonu. Słyszycie, że te zgłoski wybuchowe, py, 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 są tutaj dość tłumione. Cały czas mamy ten sam gain, ten sam kanał. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, jeden, dwa. Tak ten mikrofon brzmi z boku. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie do końca mam pewność, czy można śpiewać we dwie osoby. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak mikrofon brzmi z tyłu. Z tyłu będzie pięknie. Żadne niepożądane hałasy nie będą przenoszone. Oczywiście przesłuchy będą, ale nie takie duże. Tak jak w przypadku chociażby mikrofonu pojemnościowego. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Tak zbiera szuranie. Między NexaDyne a Shure SM58 nie czujesz takiej różnicy w tłumieniu. Oba mikrofony świetnie tłumią. A jak już się podetnie dół, no to niwelowane są te wszystkie stuki póki do takiego akceptowalnego poziomu. Shure Beta 57A. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Mówię z boku. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Wydaje mi się, a nawet mam pewność, że NexaDyne 8C wypada lepiej przy śpiewaniu z boku. 1, 2, raz, 2, 3. Być może to jest właśnie zasługa tej podwójnej kapsuły. 1, 2, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 1, 2, raz, 2, 3. Bardzo dobrze sobie radzi również z rejestrowaniem rzeczy tylko z przodu, a nie z tyłu. Raz, 2, 3. Próba mikrofonu, próba, próba, próba. Ale z boku już ten mikrofon na apele dla dzieci nie bardzo. Sennheiser E945, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tak brzmi. Pyby, py, jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Chyba głośniejsze są stuki tutaj, raz, dwa, trzy. Tak brzmi ten mikrofon z boku, raz, dwa, trzy, jeden, dwa. Tak będzie brzmiał z tyłu, jeden, dwa, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu, próba, 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 próba. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mikrofony dynamiczne dość mocno tłumią z tyłu, ale superkardioida robi to najlepiej. Wszystkie mikrofony postawiłem na statywie i zarejestrowałem muzykę z odsłuchu z monitora Evers 8. Zobaczcie, jak to brzmi. Każdy sygnał z tych pięciu mikrofonów został nagrany tym samym preampem na tej samej głośności, a następnie znormalizowany. Posłuchajcie. Shure 57 posiada bardzo dużo góry, ale to z Sennheisera jesteśmy w stanie wyciągnąć najwięcej. Ten test po znormalizowaniu nie pokaże nam, jak dużo przesłuchów weszło w stosunku do sygnału, natomiast pokazuje nam, co zostało zarejestrowane, a więc również pokazuje nam, jakie częstotliwości
zostały wyłapane i z jakimi częstotliwościami na scenie będziemy musieli się zmagać. W mojej głowie mam pomimo tego, że Super Cardio zbiera jak najmniej i widzielibyśmy to bez normalizowania plików, to cardio wydaje się bardziej takie zrównoważone brzmieniowo. Jeśli wokalistka stoi za perkusją, no to w 945 będzie sporo blach. Natomiast Nexadine aż tak tego nie uwypukli. Nie ma co kryć, że nowa seria Nexadine to seria bardzo udana i jestem przekonany, że będzie ona królować na scenach na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Supercardioida bardzo fajnie tłumi z tyłu i z boku, natomiast te dwa mikrofony troszeczkę różnią się od siebie brzmieniowo. Który lepszy? Ciężko tutaj opinię, każdy musi sobie sprawdzić sam. Natomiast ja bym na pewno wybrał Supercardioidę dla Noemi do takich rzeczy uniwersalnych. Dlaczego? Dlatego, że raz gramy z perkusją z tyłu, raz te sceny się tak zmieniają. Te sceny tak się zmieniają, raz grasz za głośnymi bębnami, raz grasz na dużej scenie, raz grasz na małej scenie. Sama Cardioida już się sprawdzi, natomiast Super Cardio to mikrofon, który na pewno docenią akustycy, którzy są po drugiej stronie i muszą walczyć właśnie z przesłuchami. My na scenach od dosyć dawna posługujemy się już monitorami dousznymi, a więc akustycy z tym nie mają problemów. Wiem, że są zespoły, które dalej jeszcze wożą zwykłe odsłuchy podłogowe i myślę, że tutaj będzie spore pole do popisu dla Nexadine, gdyż one nie przenoszą tak tej góry, a więc blachy, nie będą aż tak mocno wchodziły właśnie w te mikrofony. Jednostki kultury, szkoły powinny zainteresować się Nexadine'ami, dlatego że są to bardzo wdzięczne mikrofony. Często wszyscy ci, którzy nie są obeznani z pracą z mikrofonem, różnie pracują tymi mikrofonami. A w Nexadine ten efekt zbliżeniowy jest dość przyjemny. No i teraz pytanie o lektorów. Czy lektorzy powinni się tym zainteresować? Jeśli jesteś lektorem, który nie ma wytłumionego pomieszczenia, być może właśnie Nexadine wersja Super Cardio będzie tą wersją, która zniweluje troszeczkę ten twój pokój, niedoskonałości pokoju. Ale myślę, że lektor to jednak powinien używać pojemnościówki i dobrze sobie zaadaptować pokój. Jeśli do tej pory używałeś Shure SM58 i chciałbyś zmienić na coś innego, na coś, czego jeszcze nie było, to koniecznie myślę, że powinieneś sprawdzić sobie nową serię 8C i 8S. Zobaczymy, czy będą inne. Zawsze pamiętajcie, że możecie dokupić główki i wymienić je w swoich innych Shurach. Lista sprzętu kompatybilnego jest na stronie producenta. To wszystko na dziś. Sprawdźcie te mikrofony koniecznie. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.